Jeżeli macie taki problem, że wasz telewizor po jakimś czasie przechodzi w tryb wyłączenia i musicie zatwierdzić jego tryb pracy, zobaczcie ten odcinek. Teraz pokażę wam, jak zmienić to ustawienie. A więc jest to telewizor LG OLED typu Smart, ale wygląda bardzo podobnie to we wszystkich telewizorach teraz nowoczesnego typu. Najzwyczajniej musimy wejść w ustawienia. Jest to forma takiego kółeczka zębatego na naszym pilocie lub też najzwyczajniej menu. Naciskamy te kółeczko, pokazują nam się dodatkowe opcje. Także przechodzimy w wszystkie ustawienia lub też ustawienia w zależności jak to mamy w naszym telewizorze. Następnie musimy wybrać tryb zasilania lub też u mnie jest to pod opcją ogólne. Naciskamy sobie tryb ogólne. I tutaj szukamy takiego czegoś jak eko, czyli tryb eko lub też tryb zasilania, w zależności od modelu telewizora. I jak widzimy, automatyczne wyłączenie po 4 godzinach, 6, 8, w zależności jak to macie zaznaczone, tak to wygląda i w ten sposób telewizor przejdzie automatyczne wyłączenie po tym czasie. Także musimy tą opcję sobie nacisnąć na wyłącz, następnie najzwyczajniej wracamy do menu zwykłego, czyli przyciskiem na pilocie ustawienia ponownie wyłączamy i w ten sposób możemy oglądać sobie telewizję przez całą noc, właśnie fajną telewizję. Także zapraszam was do zakładki wideo, gdzie znajdziecie inne moje odcinki. Nie zapomnijcie też o łapeczce w górę i subskrypcji kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!